Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku z naszego Minecraft Ferajna. Oh yeah! Tak, słuchajcie, teraz przez ten weekend, który był, mnie nie było, dlatego też filmy się pojawiały tylko i wyłącznie Minecraft babki, za co was bardzo serdecznie przepraszam. Ogólnie mogliście zauważyć, że te filmy były nie takie jak zwykle, z tego powodu, że wszystkie były nagrywane w jeden dzień, czyli przed urodzinami do Knesa, jak jechałem. No, na Instagramie mogliście zobaczyć, jeżeli nie widzieliście moich zdjęć na Instagramie, to bardzo serdecznie zapraszam. Mogliście, słuchajcie, zobaczyć, że byłem w Bielsku u do Knesa, tak, byłem u niego na imprezie i w ogóle, było fajnie, dlatego też wszystkie materiały, które pojawiały się przez weekend, były, słuchajcie, nagrane wcześniej. Dobra, czekajcie, nie mamy żadnego jedzenia. W ogóle, co się stało na tej ferajnie, słuchajcie? Ja tutaj słyszałem, że tutaj różne rzeczy się działy, że tutaj Doknesowi wysadził ten domek i w ogóle, kurde, trzeba to obadać, bo ja mam takie małe przeczucie, że ktoś coś mi zrobił, ale jeszcze nie wiem co i nie wiem, czy coś zrobił w ogóle, ale mam takie przeczucie, bo odkąd spalony został Steve przeze mnie i do Knesa i przez Enziego, bo nie wiem, czy wiecie, no ale my zrobiliśmy kapsułę generalnie Mikołaja, w której można, każdy uczestnik grający tutaj na ferajnie może sobie zrobić list do Mikołaja i ja spełniam jego życzenia jako iż, że, o nie, shit, odejdź, no, proszę, okej, dobra, i jako iż ja stworzyłem, słuchajcie, tą kapsułę, to no ja będę, to ja jakby te życzenia spełniam i ja już widzę, że coś tutaj nie gra. Coś tutaj nie gra, ktoś grzebał mi przy domku. Oh no, tak być nie może. Ej, musicie mi napisać w komentarzu, kto to zrobił. Mam wrażenie, że to zrobił Enzi. Nie wiem czemu, co to jest. Na przeprosiny. Co to tutaj za dziura? Ej, halo, zaraz. Co to za dziura? To, bez takich. Czemu mam wrażenie, zrobił to Enzi? Czy to zrobił Enzi, halo? No nie wierzę, no po prostu brak mi słów. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze łapki w górę, to teraz na pocieszenie możecie ją zostawić. Patrzcie, ktoś, to był Enzi, na pewno. I skąd ja teraz wezmę, słuchajcie, tego? Skąd, co to jest? Co to? Kto to wybudował? Kto to wybudował? Jakieś serce? Skąd ja wezmę teraz kwarc? Ja nie mam kwarcu w ogóle, musimy poszukać. Halo, kwarc! Shit! Czy ja naprawdę... Oh no! Dobra, zbudujemy to ze śniegu, albo nie... O, mamy kwarc! Dobra, mam 9 kwarcu, ale to nie jest i tak dużo, bo... Potrzebujemy tego kwarcu więcej. Ej, nie, napiszcie mi, kto to zrobił. Ale ja i tak, ja mam przeczucie, że to zrobił Enzi, słuchajcie. Enzi, żeby nie było, że wiecie, że zrobiłem to życzenie i teraz wybuchła jakaś wojna. To na pewno zrobił Enzi, jestem tego pewien. Pewien, wy to możecie potwierdzić tylko w komentarzach. Dobra, no dobra, w miarę to ogarnęliśmy. Tylko tutaj trzeba jeszcze naprawić podłogę. Podłogę trzeba tutaj naprawić i trzeba znaleźć, słuchajcie, zobaczyć, co to za serduszko ktoś wybudował, co tam jest napisane. I trzeba właśnie, ja nie wiem, czy ja zbuduję tutaj, chyba nie, dobra, użyjemy zwykłego drewna do zabudowania, słuchajcie, albo nie, pójdziemy z... Pierw może wszystkie itemy odłożę, bo te itemy nam nie są potrzebne na teraz. A ja bym chętnie naprawił ten domek, już żeby było ładnie. Dobra, kwarc, to się przyda. Dobra, idźmy, słuchajcie, po brzuski. Mamy tutaj brzuski, elegancko powycinamy je, żeby naprawić sobie elegancko tutaj naszą podłogę. Ale dalej mnie zastanawia, kto tu mógł zrobić. Mi się wydaje, że Enzi, słuchajcie, nie wiem czemu. Mi się wydaje, że to Enzi, bo kurczę, no... No nie, no mi się wydaje, że to Enzi, albo Tritsus. Tritsus albo Enzi, bo nikt inny nie miałby powodu mi niszczyć, słuchajcie, domku. I to jeszcze w taki sposób, hello, ja nic złego nie zrobiłem. Spaliłem tylko zielonego Steve'a, bo takie było życzenie, tak? Takie było życzenie, ja tego nie rozumiem, czekam na was, na wasze komentarze i mam nadzieję, że łapeczkę zostawiliście na pocieszenie tutaj MWczce, żeby mnie smutał. No, ale zaraz wbijemy, zobaczymy, co to jest w ogóle za serce, takie dziwny kolor jest tego serca, to mnie w ogóle, to mnie dziwi, czemu jest taki dziwny kolor tego serca, taki zielono-różowy, dobra, tyle chyba starczy tego, musimy coś zjeść, o, mamy tutaj farmę, zrobimy sobie od razu chlebek, mordeczki. Zrobimy sobie chleb, polski chleb, wiecie, o co chodzi. Zbieram, dobra.
zrobimy sobie polski, zarobisty chlebek, żebyśmy mieli tutaj, słuchajcie, elegancko życie, żebyśmy, wiecie, żeby to wszystko elegancko sobie tutaj działało. Wielki bałwan jest, jeżeli... Oj, tam spalony Steve! Generalnie, jeżeli chcielibyście takiego bałwana sferajny nosić na sobie, to możecie wbić na icesupremewkatitres.com, ponieważ tam są, słuchajcie, właśnie bluzy z bałwanem. I tak, jest to bałwan sferajny, więc myślę, że się opłaca, jeżeli komuś się oczywiście podoba, nie? Jeżeli się komuś podoba, to bardzo serdecznie zapraszam do kupna. Dobra, najedliśmy się, teraz możemy, słuchajcie, wziąć się za naprawianie tutaj podłogi. Naprawimy sobie tą podłogę. I tak jak mówiłem wcześniej, pójdziemy zobaczyć, komu to odwaliło, bo tam jest coś napisane. Mi się wydaje, że ta osoba się podpisała. Dobra, tutaj rozwalimy przycisk. Czemu ja słyszę jakieś zombiaki dziwne? Dobra, nieważne. I tutaj jeszcze powinien być kwarc. Jezu, nie starczy nam tego kwarcu. Nie starczy nam, dobra, tutaj będzie bez kwarcu. Dobra, okej. I szyby musimy sobie zrobić. Ewentualnie, o, mamy szyby, to jeszcze lepiej. Mamy, o nie, no. Tutaj szyby, tak? Już nie pamiętam, jak ten domek był zbudowany przez to, że tu wybuchło coś. Jezu! I to wszystko wina Enziego. Czajcie to? Ja w to nie wierzę. Dobra, okej. Zróbmy sobie tutaj ciemne drzwi, takie jakie były. I idźmy na górę zobaczyć, co tam się wydarzyło, bo naprawdę jestem ciekawy. Co to za serce na dachu mojego domku jest? Co to ma w ogóle znaczyć? Czekajcie, jak my tam wejdziemy? To jest też dobre pytanie. Okej, dobra, tak sobie wejdziemy. Co to jest za serce? Halo, co tutaj? To ja jestem zielonym Steve'em. Podpisano MWK. Co? Say what? Ej, nie, żeby nie było, spalimy to. Ja nie jestem zielonym Steve'em. Ja kurczę, wyzwoliłem Ferain od zielonego Steve'a wraz z Doknesem i Enzim, bo w zasadzie to my wszyscy braliśmy w tym udział. A tutaj takie rzeczy się dzieją przeciwko mnie. Ja, co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Ja w to nie wierzę. O, jest bałwan. Pan bałwan, to jest pan bałwan z Ferainy, patrzcie. To jest bałwan z Ferrari, przypominam, jeżeli chcecie taką bluzę, koszulkę z takim bałwanem, to możecie wbijać, słuchajcie, na mój sklep. Spalimy to! Ja nie jestem zielonym Steve'em! Kogoś tu ostro pogięło, to był Enzi, na 100%, nie? To na 100% był Enzi. Niech to sobie spłonie, a my, słuchajcie, nie, no skoro nam coś rozwalono, to my też musimy coś rozwalić, tylko że Enzi ma rozwalony domek. Nie, zaraz coś wymyślimy, dobra? Tutaj sobie, o, pyk, dobra, elegancko sobie tutaj to spalimy, żeby tego nie było. Ja tego nie chcę na dachu, w ogóle nie wiem, o co chodzi, dobra. Okej, to jest spalone, możemy iść, słuchajcie, pójdźmy może zobaczyć, czy coś się zmieniło na nowej Ferainie, a w tym czasie ja wymyślę, jak tu się zemścić na Enzim, bo to, no, nieładnie zrobił, nieładnie tak, ale w tym czasie, tak jak mówię, pozwiedzamy sobie, bo być może coś się zmieniło na Ferainie, bo mnie teraz przez weekend nie było, to sobie zobaczymy, czekajcie, gdzie ja mam chleb, chcę chleb, dobra, okej. Więc nie wiem, czy się coś pozmieniało, bo tutaj nie... Co to jest? Kto to tu coś takiego wybudował? What the hell? Przyszły do Menziego? Jakim prawem w ogóle? Co? Co? Czemu na moim terenie się wybudował Enzi? No dobra, okej. Skoro... Czyli Enzi ma domek. Tamten domek to jest stary domek Enziego, a to jest przyszły domek Enziego. Czyli patrząc na to, że to jest wina Enziego i... No to tak, no dobra, to będziemy musieli po prostu zniszczyć. Znaczy, no, nie zniszczymy mu jakoś całkiem, żeby nie było, no ale kurde, ja jestem w 100% pewien, że to Enzi, słuchajcie. I teraz wkręcę, żeby to wszystko nie zeszło na niego, mówię wam. To jest moja teoria, nie? Możecie napisać w komentarzach, my się tym zajmiemy, ale pod koniec odcinka. Jak na razie jeszcze pochodzimy zobaczyć, co tu się pozmieniało na tej Ferainie, bo ja widzę tutaj jakiś napis. No coś się chyba pozmieniało, takie mam wrażenie, jakby coś się tutaj zmieniło. A że nie byłoby trochę tutaj, no to trzeba się przejść i zobaczyć, obczaić, wiecie, o co chodzi. Tutaj nie jest tak hop, wiesz, co chodzi, mordo, wiesz, o co chodzi, mordo, no właśnie, jest KFC, jest McDonald's, jest Lidl. Ale nie ma mojej pizzerii! Czemu nie ma mojej pizzerii? Kto to zrobił? Kto spalił mi pizzerię? O nie, ej, to na pewno Enzi był. To na 100% Enzi był, no nie wierzę w to! Dlaczego?
Jakim prawem spalili mi pizzerię? Ej, nie, nie, musicie w komentarzach napisać, kto to był, nie? Ja w to nie wierzę. I co, i teraz nie będzie pizzerii na Ferrainie mojej? Mojej w pizzerii nie będzie? W domek rozwalony, na domku serduszko, tutaj jakaś pizzeria. Nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Nie, to tak zostawiamy, bo my tą pizzerię odbudujemy. Odbudujemy, o... Nie, no... Nie wierzę w to, musimy iść po TNT. Musimy iść po TNT, zobaczmy, Lee Street, Sus, Shio, Dilerek, Peljumpel. MWK to głupek, ej, dlaczego? Moje dwa życzenia, Doknes, dobra, zobaczmy sobie. Drogi Mikołaj, zabierz moje prezenty, byle niegrzeczny PS, MWK jest głupi. Wytyfy, ej, co to ma znaczyć w ogóle? Święty Mikołaj, chciałbym mieć dużo fajerwerków, by móc dużo latać. A no nie, no to ja to czytaliśmy. Ej, nie! Mi się strasznie to nie podoba, kto nam wysadził? Nie, dobra, okej, okay, to nie zwiedzamy jednak Ferrainy, słuchajcie, bo tutaj jakaś wojna wybuchła. Kurde, tyle rzeczy mi poniszczyli, powybudowywali jakieś, jeszcze osądzenia, że ja jestem zielonym Steve'em. Co to ma znaczyć? Nie, tak nie będzie. Tak nie będzie, idziemy, słuchajcie, po Gunpowder, idziemy po TNT i nie, koniec przyjemnego MWK-i na Ferrainie. Nie, to... Ja rozumiem, ja spełniłem tylko życzenie, czyjeś życzenie, a tutaj od razu takie rzeczy, takie, nie, to tak nie będzie, to teraz to wszystko, nie, to wszystko Enzi, bo od Enziego się zaczęło, ja tutaj rozwalili mi dom, spalili mi pizzerię, czajcie to, to tak się nie może po prostu skończyć i tyle, to tak się nie może skończyć, dobra, szukamy teraz Gunpowdera, mam tutaj dwa, znajdziemy jakiś Gunpowder, jestem pewien, mordy, nie? Jestem pewien, że coś tutaj chyba znajdziemy. Nie, tutaj nie ma Gunpowdera. Więc skoro my nie mamy Gunpowdera, to będziemy musieli poszukać. Może poszukamy Wenziego. Poszukamy Wenziego, żeby nie było, bo na nim, słuchajcie, musimy. No nie, no ja nie chcę mi się wierzyć, że ktoś zrobił to kto inny, nie? Bo on to. No nie, no nie. Ej, jestem zdenerwowany. Nie było mi tyle dni, słuchajcie, na Ferrainie, a tu takie rzeczy od razu mi psują. Niefajnie, niefajne zachowanie. Bardzo mi się to nie podoba. Czekajcie, czy tutaj jest jakiś Gunpowder? Halo. Mamy dwa znowu. To prawie mamy już na jedno TNT. Tego Gunpowderu tutaj za dużo widzę, kolega nie ma. Kolega za dużo Gunpowderu nie ma, ale zaraz pójdziemy sobie spokojnie. Zaraz sobie poobczajamy. Tutaj też nie ma Gunpowderu. Tutaj też, halo, Gunpowder, dobra. Pójdziemy do Doknesa, Doknes mnie zrozumie, że pożyczy od niego Gunpowder, zwłaszcza jak mu oddam, wiecie o co chodzi. Mi się tak wydaje, że Doknes nie będzie na mnie zły, ale nie, no to co się odwala teraz, to naprawdę jest niefajne, kurczę, no kurde, wysadzili mi domek, nie, no serio jestem wkurzony, nie? Napiszcie w komentarzu, jak wy byście się w mojej sytuacji poczuli. Jestem ciekawy, no. Jestem naprawdę ciekawy, jakbyście się wy poczuli, jakby wam wysadzili domek. Doknes, gdzie ty masz Gunpowder? Naprawdę, powiedzcie mi, że Doknes ma jakiś Gunpowder. Jezu, ile perełek ma. Jak ja potrzebuję Gunpowderu do TNT, halo. To tak nie może być. Jedno TNT nam nie wystarczy. Hello, friends. Kurde, on nie ma, szukamy dalej, słuchajcie, musimy szukać dalej w takim razie. O nie, jeszcze zaczął padać deszcz na Ferrainie, no, to jest typowy, no nie, no to jest pechowy odcinek po prostu, nie? Patrzcie, ile nam rzeczy, słuchajcie, dzisiaj, no zniszczyli, po prostu tak z dnia na dzień, pyk, nie ma, no super, a weź tu bądź miły, nie? Weź tu bądź miły, ja byłem taki miły, chciałem, słuchajcie, tutaj prezenty porozdawać i rozdawałem, no kurczę. No nie wiem, ja po prostu nie wiem, mi się już pomysły skończyły, słuchajcie, nie? Serio, teraz idziemy zrobić TNT, znaczy nie wiem, czy zrobię z czterech Gunpowderu TNT, ale się postaramy. Jeszcze zawitamy do Shandy'ego, zobaczymy, może Shandy ma trochę Gunpowderu, ja chłopakom poddaję, a zresztą nie wiem, po co im by były teraz Gunpowder, bo to, no, to ja potrzebuję teraz Gunpowderu, nie? Ale nie, no nie, to tak nie będzie, Enzi, Przez ciebie to się rozpoczęło i ty za to zapłacisz i tyle, co tutaj mamy? A, to jest prezent. Gunpowder, Shandy raz, proszę, please, Shandy, miej Gunpowder. Nie, no niech ma, nie? W sensie, chyba, że pójdziemy zaraz polować na jakieś creeperosy. Ale może nie będzie trzeba. Jakbyśmy mieli dwa TNT, to by było wystarczająco. Mamy trzy Gunpowderu. No właśnie, jesteśmy w jednym wielkim creeperze. On musi mieć Gunpowder. Na 100%.
Nie ma innej opcji, mordy. Nie ma innej opcji. Shandy mi gunpowder, please. Please, my friend, please. Ja muszę się zemścić. Tutaj, kurczę, no patrzcie, ile on ma pustych skrzynek. Po co mu tyle skrzynek, jak one są puste? Dobra, mamy 7 gunpowderu. To w takim razie zrobimy sobie, mamy piasek? Nie mamy piasku. Shandy, masz piasek? Powiedz, że Shandy, masz piasek. Shandy, mów, że masz piasek. Dobra, on nie powie teraz, ja wiem o tym spokojnie, ale kurde, zdenerwowałem się dzisiaj, naprawdę. Ja myślałem, że o popcza, jadę sobie co nowego, myślałem, żeby coś zbudować. A tutaj taka rzecz, znaczy ja wiedziałem, że coś będzie się po tym działo, ale Tritsus chyba jakoś mocno nie zareagował, a to Tritsusa. Znaczy chyba, że to Tritsus, ale też jest możliwość, że to... Mamy 4, okej, mamy 11 tego, dobra, mamy 11 gunpowderu, to powinno nam wystarczyć na jakieś tam TNT, tylko piasek teraz musimy iść wykopać. Wykopiemy piasek i tutaj robimy porządek z tym enzym, kurde, nie podoba mi się. Bo naprawdę mi się nie podoba. Nie podoba mi się to. Nie wiem, mówię, możecie napisać, jakby jaka jest wasza opinia na tę całą sytuację. Chociaż wy możecie znać w ogóle całkiem. Mnie nie było przez weekend i mogło coś się pozmieniać, ale to. To i tak nic nie znaczy, skoro i rozwalili mi, słuchajcie, domek, pizzerię, jeszcze budują jakieś dziwne serduszka w ogóle niekolorowe i takie nieładne. Na moim, słuchajcie, dachu. Tutaj coś ewidentnie nie gra, nie? I tutaj na pewno ktoś jest zamieszany, dlatego to jest misja dla was, słuchajcie. To jest misja dla was, dobra, ja tutaj robię crafting table, albo nie, pójdziemy tu. O, tu jest crafting table, zrobimy TNT, słuchajcie. Bez tutaj, wiecie, bez... nieważne, już. Nawet, słuchajcie, gubię słowa normalnie. Dobra, czekajcie, tutaj tak chyba było. Nie tak. Czyli gunpowderu muszę więcej zrobić, a... Czy mi starczy? Chyba powinno starczyć na 2, idealnie, o to chodzi, tutaj mamy 2 TNT, mamy zapalniczkę i teraz Enzi wysadził nam domek, spalił nam, słuchajcie, pizzerię, to Enzi zapłaci, przykro mi, tak to już jest, słuchajcie, tak to już jest, tutaj wysadzamy jedno, pyk, to wszystko przez niego, dobra i... No dobra, no to jak już się bawimy, to się bawimy, tak? Tak się bawimy, dobra, okej, tutaj pyk. Wow, dobra, okej, też nie możemy za dużo tutaj zrobić, bo jest za blisko nasz domek. Ale myślę, że to w zupełności starczy, słuchajcie, czekajcie, o. Jeszcze damy jedno TNT, żeby nie było, może nie do skrzynek, nie będę aż takim hamem, bo on mi nie wysadził skrzynek. O, shit, o, tutaj damy TNT, o tutaj, i co, i pyk, i... Okej, teraz trzeba uciekać, bo tu wszędzie pożar. I bum, dobra, okej, wybijemy jedną szybkę dla zasady i okej, jesteśmy kwita za pizzerię, za mój domek i za tą budowlę dziwną. A, nie, sorry, ta budowla dziwna to były oskarżenia wobec mnie, że jestem... Nie, Jezus, palimy zaraz cały las, ale dobra, no... Życie, ja nic nie, ja tylko lekko go, słuchajcie, przygaszę, żeby nie poszedł w naszą stronę, wiadomo, nie? Wiadomo, I słuchajcie, i tyle, albo chyba, że on nie pójdzie, pada deszcz, więc nie powinien. O, pada deszcz, więc nie poszło gdzieś daleko, spoko. Tak to, słuchajcie, wygląda, zemsta jest słodka. Kurczę. Jakieś, nie, pomówienia, że ja jestem zielonym Steve'em, wysadzenie domku, nie, to nie ma już, nie muszę się wam tłumaczyć. Ja, moje zdanie jest takie, że to wszystko przez Enziego, bo od Enziego to wszystko się zaczęło, dlatego też w dzisiejszym odcinku takie rzeczy, słuchajcie, a nie inne się podziały, no. Więc tak będziemy chyba kończyć, nie wiem, ja już nie mam pomysłu nawet, nie mam pomysłu co zrobić, nie wiedziałem, że to takie rzeczy się będą działy. W sensie w dzisiejszym odcinku. Dlatego też czekam na wasze, słuchajcie, komentarze na dole. Napiszcie, co o tym myślicie, kto to zrobił, bo wy pewnie wiecie, bo mnie przez weekend nie było, to wiecie, no nie wiem, po prostu nie wiem. Czekam na komentarze, będę odpisywał, będę serduszkował. Jeżeli jesteście nowi, możecie również zasubskrybować kanał i zostawić łapeczkę w górę dla pocieszenia, bo dzisiaj trochę rzeczy musieliśmy naprawić i to nie była wcale moja wina. Halo! No właśnie, jeżeli tak uważacie, napiszcie tak na dole. Ja byłem MWK, trzymajcie się, widzimy się jutro, pa, pa, pa.